Siemanko, jestem Technokrata i witam się z wami po tej świątecznej przerwie. Dzisiaj przychodzę do was z naprawdę grubym newsem. Już wczoraj miałem z nim do was przyjść, jak przeczytałem, że nowa karta Intela wykręciła w Ashes of Singularity tyle co RTX 3080 Ti. Tylko zobaczyłem ten nagłówek, myślę, nie robię newsa, ale pech chciał, że utknąłem wczoraj na pół dnia na sorze, bo mi soczewka wokół została. Dwa razy w życiu ubrałem soczewki, z czego raz została tam na stałe i trzeba było ją wydłubać. W związku z tym dzisiaj przychodzę do was z tym newsem. No i fajnie, bo zaczynamy nowy tydzień newsów, nowy tydzień filmów, których no nie będzie mało. Odpocząłem sobie, mam nadzieję, że wy troszeczkę też przez święta. Nie było filmów ani w piątek, ani w sobotę, ani w niedzielę. Wyjątkowo, powiem wam szczerze, nawet nie planowałem, że tych filmów nie będzie, ale doszedłem do wniosku. Stop. Trzeba czasami sobie odpocząć, żeby mieć więcej energii, no i cisnąć dla was kolejne filmy. Więc dzisiaj już przejdziemy sobie do tego tematu karty Intela, ale też oczywiście powiem sobie dzisiaj o 3090 Ti, która już na dniach naprawdę trafi na półki. No chciałbym tak powiedzieć i chciałbym w to wierzyć. Czy trafi, czy nie trafi, o tym się koniec końców przekonamy. Najpierw zacznijmy od karty Intela. Tytuł brzmi naprawdę bardzo fajnie i ja też się podjarałem, jak go zobaczyłem. Natomiast koniec końców prawda jest taka, że faktycznie karta graficzna nowa Intela, której dokładnie oznaczenia nie znamy, ale prawdopodobnie chodzi o ten najwydajniejszy model z 512 jednostkami EU, to ten model sparowany z procesorem i9-12900K wykręcił taki wynik. W benchmarku jest to oznaczone jako po prostu Intel Xe, czyli Intel Xe to teraz są, wiecie, Integry, zewnętrzne karty i tak dalej. Będą się różnić tak naprawdę tylko oznaczeniami, ale to jak już wyjdą, to prawdopodobnie ostatecznie zostaną dodane do benchmarku i w każdym benchmarku będziemy mogli je rozróżniać, każdy model po kolei. Więc tutaj prawdopodobnie mamy do czynienia z najwydajniejszym modelem. Wykręcił on 12500 punktów i 126 FPS-ów średnio, gdzie na przykład 3080 Ti miała 126 czy 7 FPS-ów, a punktów 12600, więc różnica niewielka. Natomiast sam benchmark Ashes of Singularity, no jego należy traktować z przymrużeniem oka, ponieważ na tym samym zestawieniu, na którym wam pokazałem, taki RX 5700 jest no wyżej niż te karty, które wymieniłem, czyli najnowsza karta Intela, najmocniejsza i też 3080 Ti, które przypominam jest absolutnie jedną z najmocniejszych kart na rynku i ustępuje tylko 3090 oraz, jak zaraz się dowiecie, 3090 Ti, która nadchodzi. Więc jest to dość taki no, mało miarodajny benchmark, natomiast pokazuje nam on jedną bardzo ważną rzecz. Karty Intela są już niemalże gotowe. Osiągając takie wyniki w benchmarkach, pokazują, że sterowniki pod te karty są już naprawdę w zaawansowanym stopniu prawie że ukończone. Już w przyszłym roku musimy je, te karty, zobaczyć. No, kiedy to będzie, czy pierwsza, czy druga połowa, to jest cały czas jedna wielka niewiadoma. Miała być pierwsza połowa, miała być nawet końcówka 2021, czyli w ten ostatni kwartał. Trochę się to poprzesuwało. Zobaczymy, czy będzie to początek. Prawdopodobnie na początku pojawią się karty do laptopów, które będą zapowiadane już na CES-ie 2022, który za tak naprawdę tydzień z hakiem się rozpoczyna, bo zaraz po nowym roku ja postaram się jak najwięcej filmów robić z tego CES-a, bo wtedy, no tak z obserwacji, czy CES 2020, czy 2021, tam jest najwięcej nowości, jeżeli chodzi o sprzęty komputerowe. AMD ma mówić o Zen 4, Intel będzie mówił o swoich kartach graficznych, no to, że już będzie premiera intelowskich procesorów bez dopisku K, czyli tych słabszych, tańszych modeli i też ich płyt głównych, to już jest wiadome. Nvidia ma powiedzieć właśnie o swoich nowych kartach graficznych, więc pokazuje, ten benchmark pokazuje nam, że już możemy się tych kart spodziewać, bo do tej pory wyniki, jakie osiągały ten nawet najwydajniejszy układ Intela, no były zaskakująco słabe. To był poziom GTX-a 1650, ostatni przeciek był na poziomie RTX-a 2060, a przypominam, większość plotek, w tym to, co ja do was powtarzam, tych informacji, które do nas dociekają z przecieków, mówi o tym, że raczej będzie to karta graficzna na poziomie 3070 Ti. Pamiętam,
pierwsze doniesienia mówiło o 3080, no ale na pewno, niemalże na pewno nie będzie to poziom 3080 Ti, która jest niemal jak 3090, aż o takie wyniki bym tej karty Intela nie posądzał, ale kto wie, może zaskoczą. Natomiast na pewno 3090 Ti będzie tutaj biła rekordy wydajności. Co prawda tam już jest naprawdę tak wąsko, jeżeli chodzi o jakiekolwiek osiągi między 3080 Ti, 3090 a 3090 Ti. Tak naprawdę 3090 Ti będzie miała dosłownie z 200 rdzeni CUDA więcej od 3090, bo będzie miała pełny, pełniutki rdzeń GA102, czyli 10752 rdzeni CUDA, do tego 24 GB pamięci VRAM o przepustowości 1 terabita na sekundę jako całość pamięci, bo szybkość transferu tej pamięci czy też taktowanie to będzie 24 gigabity na sekundę, jakby przepustowość taka pojedyncza, więc sumarycznie na całej szynie da nam to ponad terabit przepustowości. Jest to pierwsza taka tak naprawdę konsumencka karta graficzna, która taką przepustowość osiąga. W sumie nie wiem, jak to było z tymi kartami graficznymi AMD, które kiedyś na takich szalonych szynach 2048 bitów wychodziły. Jak kojarzycie, to piszcie, jak to tam wyglądało z przepustowością. Czy czasami tam nie było, ale chyba nie, bo tam nie było takich szybkich modułów, to były jeszcze HBM-y jedynki, więc tam chyba takich wartości nie było, pomimo no kosmicznie szerokiej szyny, przez którą ten strumień danych mógł płynąć. No tutaj na pewno będzie to świetna karta do kopania, dużo pamięci, doskonała przepustowość, więc krypto uwielbiają takie wydobycie na czymś takim. Koniec końców będzie to też droga karta, więc raczej średnio atrakcyjna też dla kopaczy, no bo lepiej kupić tam 3 czy 4 3070 niż jedną 3090 Ti, no ale jednak mimo wszystko takie 3090 Ti, jeżeli wyszłoby w jakiejś, no powiedzmy, cenie w miarę przyziemnej 15 tysięcy złotych, to dla takich kopaczy też będzie łakomy koncept. No zobaczymy, jak to będzie. No zwłaszcza, że tutaj już deweloperzy Ethereum zapowiadają wejście. No i niestety padł mikrofon. Tutaj się ładuje. Ładuje się Rode. Co z tego, że takie cudowne jak padają, więc reszta filmu nie ma dźwięku. Zorientowałem się przy montażu, jest już późno, bo w międzyczasie zgrywając pliki do montażu dostałem ważny telefon, więc teraz troszeczkę uciekł, ale wracam do Was z zakończeniem. Oczywiście przez resztę filmu mówiłem, że mam najlepszych widzów na świecie, bo oni subskrybują, łapkują, komentują, najlepsi są. I w ogóle nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Tak naprawdę tematy już zamknąłem, jeżeli chodzi to o grafikę Intela, jak i o tego RTX 3090 Ti. I zacząłem mówić, że Ethereum ma wejść w pierwszej połowie tego roku, więc zobaczymy, czym to się skończy dla rynku kart graficznych. Raczej jest to, na pewno jest to pozytywna zmiana. Na ile ona wpłynie na rynek? Myślę, że znacząco, ale oczywiście o tym Wam będę donosił w najbliższym czasie. Za dzisiaj Wam już dzisiaj naprawdę dziękuję. Widzimy się jutro w kolejnych filmach. Byłby ten film, gdyby nie ten telefon, na którym spędziłem ponad godzinę czasu, byłby ten film dzisiaj, można powiedzieć, że o czasie. Jest troszeczkę później, ale najważniejsze jest to, że jestem z powrotem. Widzimy się jutro. No i do zobaczenia. Cześć!